proszę Państwa, informacje z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Chciałbym poinformować, że zarząd odbył spotkanie dotyczące Dni Seniora, odbył spotkanie dotyczące oddania sali sensorycznej przedszkolu nr 104 na osiedlu Hutniczy. Uczestniczyliśmy również bardzo wzruszającym spotkaniu mieszkańców Chałupek w klubie Kalino w zakresie honorowania mieszkańców, którzy przez długi okres czasu działają na rzecz osiedla Chałupek i innych osiedli peryferyjnych. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w spotkaniach w różnych kołach seniora, jak i również spotkaniach dotyczących przygotowywania wigilii w zakresie nowych wigilii pokoleń, jak i również wigilii dla dzieci niepełnosprawnych. Tutaj w zależności od tego i kompetencji tam uczestniczyli członkowie zarządu. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, również w 60-leciu Domu Kultury imienia Korczaka. Macie Państwo tutaj w Gablotce statuetkę, którą Rada otrzymała w zakresie tegoż 60-lecia. To 60-lecie było, proszę Państwa, uświetnione występem orkiestry Beethovenowskiej. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, także w śpiewaniu pieśni patriotycznych w szkołach i podstawowych i gimnazjach. Uczestniczyliśmy w przeglądzie pieśni patriotycznej, który miał miejsce na terenie parafii Szklandomskiej, jak i również, proszę Państwa, w spotkaniach dotyczących ustalenia podpodziału środków finansowych dla dzielnic, które są kwotami powierzonymi w zakresie spotkań przewodniczący Rady Miasta, a ZIKIT w związku z wyliczeniem tych kwot odnośnie zadań powierzonych. Czy Państwo członkowie zarządu? I przedszkola. Nie widzę, w takim wypadku zamykam punkt. A ja mam pytanie do zarządu, czy już zapoznaliście się z projektem budżetu, jakieś wnioski? Zapoznaliśmy się z projektem budżetu w zakresie przedstawionego przez pana prezydenta. W tym tygodniu będziemy na spotkaniu pana prezydenta i będziemy rozmawiali na temat tego budżetu, który został przez niego przedstawiony. Proszę Państwa, zamykam. Czyli na następnej sesji będzie coś oczywistego spotkania. Może się okazać, że na następnej sesji już będzie budżet przyjęty, bo tak może być, trudno powiedzieć, jaką, z jaką szybkością Rada Miasta Krakowa ten budżet przyjmie i będzie go procedować. Jak wiemy, ma stanąć na pierwszej sesji grudniowej, a później no to już wszystko zależy od ustaleń, które zapadną na komisji głównej, jak szybko ten budżet będzie procedowany. Proszę Państwa, zamykam punkt szósty. Jeszcze tak, bardzo proszę. Ja chciałam pana przewodniczącego zapytać o taką sprawę, ponieważ tutaj pan mówi, że będziecie mieli Państwo spotkanie z panem prezydentem. To dobrze by było, żeby zabezpieczyć pieniądze na tereny zielone i pielęgnację i krzewów na przyszły rok. Żeby nie było takiej sytuacji, jaką mieliśmy w tym roku, że po prostu był taki bałagan, tyle było śmieci, że lokatorzy, mieszkańcy naszych osiedli po prostu ciągle interweniowali, a właściwie to aż wstyd, żeby tutaj tak wyglądało. I proszę bardzo, żeby pan przewodniczący w imieniu naszym przedstawił tę sprawę panu prezydentowi, żeby był tak łaskaw i dopilnował sprawy Nowej Huty. Dobrze, tereny zielone zaczniemy sobie. Proszę Państwa, zamykam punkt 7 czy 6 informacji z pracy zarządu.